jesteśmy w miejscu nieprzypadkowym, bo to jest miejsce, z którym związany jest nasz ruch też od wielu lat. Kilkukrotnie był tutaj w ciągu ostatnich 3 lat. Jesteśmy przed Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dziecięcej i będziemy mówić o problemach dzieci. To, co Państwo przed nami widzą, to są wyprawki szkolne, które niezwłocznie po zakończeniu briefingu przekażemy. A z nami jest Szymon Hołownia, przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Jest pan poseł Paweł Zalewski, przewodniczący koła tak zwanego Warszawskiego Obwarzanka, czyli Okręgu 20. Są także inni kandydaci z Okręgu 20, którzy będą mieli okazję też Państwu kilka słów powiedzieć tuż po naszej części dotyczącej psychiatrii dziecięcej, w związku z tym, że jest okazja do tego, żeby też zaprezentować kandydatów na listach. Ale na początek oddam głos Szymonowi Hołowni. Bardzo proszę. Towarzyszy nam zgrzyt zamykanej bramy. To dźwięk właściwy do tego, o czym chcielibyśmy dzisiaj mówić. Ten zgrzyt słychać dzisiaj w całej ochronie zdrowia, którą zarządza od 8 lat rząd Zjednoczonej Prawicy, a specjalnie chcę dzisiaj skupić się właśnie na tym, o czym przed chwilą wspomniała Kasia Karpaś-Fiderek, czyli na psychiatrii dzieci i młodzieży. To nie jest tak, że myśmy ten temat wyciągnęli jak królika z kapelusza akurat teraz, bo Państwo dobrze wiedzą, że ja mówiłem o tym i z tego miejsca też w kampanii prezydenckiej i jeszcze później wiele razy upominaliśmy się o tę rzecz, która dla normalnego człowieka, dla człowieka, który ma serce, dla człowieka, który ma dzieci, który ma w sobie empatię, jest rzeczą absolutnie podstawową. Nie ma rzeczy ważniejszej niż zdrowie i życie dziecka. Nie ma. To znaczy, jeżeli my dorośli układamy tak świat, że życie i zdrowie kolejnego pokolenia, bezbronnego dziecka, najsłabszego spośród nas, jest na jakimś kolejnym miejscu, po jakichś kolejnych rzeczach, to znaczy, że coś jest postawione na głowie i trzeba to postawić na nogi. Dzisiaj w kampanii wyborczej słyszymy, że PiS zaoferował pierwszy konkret tak naprawdę dla ochrony zdrowia. Ten konkret brzmi: po 8 latach rządów dadzą ludziom w szpitalach jeść. To jest to, co dzisiaj mamy na stole. Wreszcie obietnice. PiS składa wiele więcej obietnic. Po 8 latach zauważył, że są w Polsce osiedla z wielkiej płyty, z którymi trzeba coś zrobić. Po 8 latach nagle przed wyborami, w tym godowym przedwyborczym tańcu, zauważył, że trzeba coś obiecać tym, którzy nie mają czym dojechać do szkoły i do pracy. Nagle po 8 latach rządów zebrało im się na robotę, na opowiadanie o marzeniach, o tym, co zrobią, a rzeczywistość jest bezwzględna. Dzisiaj czas oczekiwania średnio młodego człowieka na poradę psychiatryczną, na konsultację psychiatryczną w Polsce to ponad 230 dni. Wyobraźcie sobie Państwo teraz, bo to nie jest statystyka. Rodzica, który widzi, że z jego dzieckiem, ukochaną córką czy synem dzieje się coś złego. Zaczyna mówić rzeczy, które przerażają. Widać, że w środku bardzo cierpi, że nie radzi sobie z tym wszystkim, co go otacza. Ten człowiek idzie po pomoc do psychiatry, na którego płacił, czy do systemu, na który płacił przez lata swojej pracy, licząc, że ten system pomoże uratować jego dziecko. A system mówi: proszę przyjść za rok, proszę przyjść za 1,5 roku, proszę przyjść za 3 lata, jak to ma miejsce choćby w ośrodku wczesnej interwencji w Warszawie. Wiecie, ile się czeka w jednym z ośrodków w Będzinie? Było ostatnio o tym głośno. Jeżeli dzisiaj ze swoim 12-latkiem, który jest w głębokim kryzysie i widzicie to, że coś jest nie tak, pójdziecie i spróbujecie się tam zapisać na wizytę, wiecie, kiedy dostaniecie termin? Dostaniecie termin na 30 rok, kiedy ten młody człowiek będzie miał lat 19. Taka jest recenzja najkrótsza 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Mogą nas mamić i opowiadać o milionach, które wydali tu, o miliardach, które wydali tam. Opowiadać te wszystkie słodkie dyrdymały i słodkie pitu-pitu, robić kolejne instytuty, odbudowywać kolejne pałace saskie, a dzieci nam umierają. I to jest coś, za co będą się smażyć w piekle. Za to, że mieli pieniądze na wszystko, ale nie na to, żeby pomóc dzieciom, które chcą się odmeldować z tego świata, który my dorośli żeśmy im skonstruowali i którym zarządzają dzisiaj ludzie, którzy nie powinni się dotykać do odpowiedzialności za innych ludzi, jeżeli nie rozumieją tej prostej prawdy. Nie ma prawa wydać grosza na nic innego, jeżeli nie zostały zabezpieczone najpierw prawa najsłabszych, najpierw prawa cierpiących dzieci. To się w głowie nie mieści, że nic nie robi się w Polsce z tym, że liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży wzrasta o 100% z roku na rok.
A my słyszymy o CPK-ach. A my słyszymy o 2,5 miliarda złotych na odbudowywanie pałaców w Warszawie. A my słyszymy dzisiaj o tym, że NFZ wydaje 10 miliardów ze swojego funduszu zapasowego nie na psychiatrię dzieci i młodzieży, tylko na węgiel, który leży teraz na zwałach w Gdańsku i w innych portach. Czy wam się to mieści w głowie? Kiedy będziecie szli do wyborów, nie zadawajcie pytania o to, kto ma ładniejszy baner. Nie zadawajcie pytania o to, kto wam opowie, że teraz ludzie w szpitalach dostaną wreszcie nieczerstwy chleb. Że dostaną być może trochę masła. Nie pytajcie, czy obiecasz nam dzisiaj, że po 8 latach wreszcie zauważysz, że nasz blok potrzebuje termomodernizacji. A my wszyscy potrzebujemy wreszcie nie płacić tyle za prąd. Bo miałeś 8 lat, żeby to zrobić. Zapytajmy dzisiaj, czy masz pomysł na to, jak uratować polskie dzieci. To jest absolutnie twarda recenzja, diagnoza i test dla każdego, kto idzie po odpowiedzialność publiczną. Dla każdego. Jeżeli nie umiesz zadbać o najsłabszych, nie umiesz zadbać o nikogo. Jesteś do niczego. Do niczego. I to, co dzisiaj widzimy w polskiej psychiatrii dziecięcej, co wiąże się oczywiście z latami zaniedbań, źle przekierowywanych środków, źle ustawionymi priorytetami, jeżeli chodzi o ustawianie preferencji dla specjalizacji dla młodych lekarzy. Przecież to jest cały system, który nie zadziałał. Jeżeli nie potraficie zadbać o zdrowie i życie najsłabszych, jeżeli oni za waszych rządów chcą odchodzić z tego świata dwa razy częściej, albo i częściej, niż było to do tej pory, to oczywiście nie jest to do końca tylko i wyłącznie wina polityków, bo okoliczności się zmieniły. Ale na Boga, od tego są politycy, na których wachcie się to dzieje, na których służbie się to dzieje, żeby odpowiadać na to, co dzieje się w tej chwili, na te konkretne okoliczności. Nie ma większego priorytetu dla żadnego rządu, niż to, żeby polskie dzieci mogły znaleźć pomoc w kryzysie psychicznym, w którym się znajdą. Żeby nie musiały czekać 7 lat, aż ktoś porozmawia z nimi o ich myślach samobójczych. Żeby nie musiały czekać roku albo 2 lat, żeby ktoś zajął się tym, że życie je boli. Nie może tak być. I my dzisiaj jasno mówimy, wierzę, że nie tylko my, że to jest priorytet dla przyszłego rządu, dla przyszłych zdrowych sił, które będą rządziły tym krajem. 6% budżetu NFZ nie na węgiel i nie na inne duperele, już powiem zupełnie wprost. Tylko na życie i zdrowie dzieci, na psychiatrię, w tym psychiatrię dziecięcą. I druga rzecz, wyobraźcie sobie teraz, proszę, że chodzi o wasze dziecko, o kogoś wam bliskiego, o syna, córkę, nie wiem, waszej siostry, waszego brata, o waszego wnuka. Jak można przeżyć choć jeden dzień, mając świadomość, że dziecko mi się topi w bólu związanym z życiem? A ja nie jestem w stanie mu pomóc i nie ma nikogo, kto poda mi rękę. Każdy taki dzień to gehenna, nadmiarę dla każdego czującego człowieka. Dlatego my zobowiązujemy się, że jeżeli nie dostaniesz terminu wizyty na NFZ w ciągu 60 dni, to państwo zwróci ci za wizytę prywatną. Również jeżeli będzie chodziło o psychiatrę dla twojego dziecka. Wielkim wyzwaniem dla polskiej ochrony zdrowia, dla tych, którzy będą nią zarządzać, jest oczywiście doprowadzenie do tego, żeby psychiatrów w Polsce było więcej, zwłaszcza psychiatrów dziecięcych. Przez lata traktowano po macoszemu te specjalizacje. To się musi radykalnie zmienić. Nie może być tak, że na tysiące polskich dzieci czeka trochę ponad 500 wykonujących ten zawód psychiatrów. Nie dzisiaj, kiedy widzimy, jak zmienił się ten świat. Pamiętajcie proszę o tym. W całym tym ferworze kampanii wyborczej, w tych wszystkich obietnicach, banerach, hasłach i wiecach, które będą organizowane, że gdzieś w Polsce dzisiaj zmaga się ze swoim życiem jakiś młody człowiek, jakaś młoda dziewczyna i nie ma pomocy, bo politycy są zajęci czymś innym. Jeżeli to się nie zmieni, to nic się w Polsce nie zmieni. Nic się w Polsce nie zmieni. Pamiętajcie proszę, że polityka na koniec musi mieć zawsze ludzką twarz. A wspólnota, która nie umie zadbać o najsłabszego, nie nadaje się do niczego. Bo łańcuch zawsze będzie tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo, a nie to najsilniejsze. I mam nadzieję, że ta prawda dzięki nam, dzięki tym wspaniałym ludziom, wreszcie w tej polskiej polityce na dobre zagości.
Poproszę teraz o zabranie pana, przepraszam, Bartłomieja Kubackiego, psychiatrę, który zgodził się też zabrać głos właśnie w tym tak kluczowym temacie. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Wiemy o tym, że reforma psychiatrii dzieci i młodzieży cały czas się toczy. Mamy trzy poziomy referencyjności. Pierwszym są środowiskowe ośrodki opieki, psychologii i pomocy psychoterapeutycznej. Następnym poradnie zdrowia psychicznego i oddziały dzienne oraz, tak jak tutaj stoimy przed tym szpitalem, oddziały całodobowe. Tych ośrodków pierwszego poziomu referencyjności jest dosyć, czyli jeśli chodzi o pomoc psychologiczną i terapeutyczną, natomiast problemem jest dostęp do psychiatry dziecięcego, dzieci i młodzieży, który jest dopiero w poziomie drugim i trzecim. Właściwie kółko się zamyka, dlatego że kiedy trzeba rzeczywiście wdrożyć farmakoterapię, kiedy trzeba szybko zadziałać, kiedy są myśli samobójcze lub zaburzenia lub choroby psychiczne, które tego wymagają, wracamy do punktu wyjścia i tak naprawdę rodzice przywożą dziecko na izbę przyjęć, zamiast leczyć je ambulatoryjnie. Dlatego postulujemy, tak jak tutaj już było powiedziane przez pana Szymona, aby przez pierwsze 2 miesiące, jeśli rodzic z dzieckiem nie może się dostać do psychiatry dziecięcego, miał zwrócone te pieniądze przez państwo, przez NFZ i mógł się zwrócić po prostu do sektora prywatnego. Drugim postulatem jest to, aby był nowy przedmiot w szkołach, edukacja prozdrowotna, która spowoduje to, że dzieci będą mogły mówić o swoich emocjach, które będą mogły mówić o tym, w jaki sposób komunikować swoje potrzeby, jak również zarządzać swoim czasem w wolnym czasie i zgłaszać się po pomoc wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, jak również monitorować bullying, który występuje w szkole i reagować na niego. Trzecim postulatem jest wprowadzenie psychologa szkolnego do każdej szkoły, bo wiemy o tym, że na papierze to występuje, natomiast psychologów szkolnych z odpowiednim wykształceniem w szkole każdej nie ma, aby ten psycholog współpracował z rodzicami, współpracował z dziećmi, współpracował z opieką społeczną, jak również z tym całym środowiskiem opieki psychologicznej i psychiatrycznej, aby mógł komunikować odpowiednie potrzeby dzieci. Czwartym postulatem jest dostęp do pomocy dla ludzi młodych już od 15 roku życia, żeby mogli od razu, kiedy mają problem, są w kryzysie psychicznym, rozmawiać z psychiatrą, specjalistą czy psychologiem, terapeutą, a nie tak jak do tej pory, że musi być razem z nim rodzic i wyrazić na to zgodę. Dlatego że w momencie kryzysu, kiedy ktoś ma myśli samobójcze, nie ma na to czasu i jeśli ktoś może w wieku 17 lat mieć prawo, aby móc prowadzić samochód, no to czemu nie może się dostać do psychologa i samodzielnie z nim rozmawiać? Dziękuję bardzo. Jeszcze oddam głos jednej z naszych kandydatek, Agacie Kapuścińskiej, mamie czwórki dzieci. To będzie jedyny głos na tej konferencji od rodzica, ale myślę, że również bardzo ważny i on musi wybrzmieć. Bardzo proszę, Agato. Dziękuję, Kasiu, dziękuję Szymonie za to, że mogę tutaj zabrać głos. Tak jak Kasia wspomniała, jestem mamą czwórki dzieci, z czego dwoje jest pod stałą opieką psychologów i psychiatrów. Przez 16 ostatnich lat razem z mężem odbijaliśmy się od ściany do ściany, aby zapewnić właściwą opiekę naszym dzieciom. Niestety zmuszeni zostaliśmy do tego, aby korzystać z prywatnej opieki medycznej, gdzie koszty miesięczne dla nas to jest od 2 do 2,5 tysiąca złotych dla jednego dziecka. W ostatnim czasie musieliśmy wybierać pomiędzy tym, któremu z naszych dzieci zapewnić tą opiekę. Po prostu nie byliśmy już w stanie finansować tego dla dwójki. A opowiem jeszcze państwu jedną historię, która też spowodowała do tego, że skorzystaliśmy z prywatnej opieki, to, czego doświadczyliśmy z jednym z naszych dzieci, które było w jednej z placówek państwowych. Zaznaczam, że to nie dotyczy tego szpitala, tylko zupełnie innej placówki. Moje dziecko doświadczyło tam przemocy ze strony pracowników tej placówki, jak było też tam również razem z moim dzieckiem transpłciowy chłopiec, który nie mógł się utożsamiać z płcią, którą po prostu czuł i którą psychologicznie miał w pewien sposób już ukształtowaną.
Ubrano go w pasiastą piżamę, dano mu książkę do czytania, zakazano rozmów z innymi dziećmi na oddziale, jak i innym dzieciom pozostałym na tym oddziale rozmów z tą osobą. To jest wstrząsające i może się dla Państwa wydawać nierealne, ale to miało miejsce i takie praktyki nie są dopuszczalne w cywilizowanym świecie. Dlatego postanowiłam działać, dlatego dołączyłam do Polski 2050, dlatego weszłam w politykę, bo jako polityk mam realne możliwości do tego, aby zmienić obraz polskiej psychiatrii dla naszych dzieci, dla nich. Dziękuję. Poproszę teraz o zabranie głosu pana posła Pawła Zalewskiego. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję Szymonie, bardzo dziękuję koleżanki i koledze, że możemy dzisiaj się spotkać i porozmawiać o jednym z najważniejszych problemów, który dzisiaj w Polsce jest, bo Polska to nie jest kraj lukrowany, taki jak przedstawia propaganda PiS-u, to świat bardzo często olbrzymich ludzkich tragedii i aby z tymi tragediami zmierzyć się, aby pomóc ludziom je rozwiązać, potrzebni w polityce są społecznicy. Tacy, którzy idą do niej w tym konkretnym celu, aby po prostu pomagać ludziom. I taka jest ekipa Szymona Hołowni. Tacy są kandydaci na liście numer 20 z tak zwanego warszawskiego obwarzanka, czyli powiatów dookoła warszawskich. Ja mam zaszczyt i dziękuję za zaufanie tę listę otwierać i dla mnie wielkim przywilejem jest to, że mogę tutaj z Państwem razem być. Pozwólcie, że bardzo krótko przedstawię poszczególnych kandydatów. Agata Kapuścińska, Państwo już poznali Agatę, jest wspaniałą mamą, wspaniałym społecznikiem, pochodzi z Wołomina, jest ekonomistką, bardzo doświadczonym urzędnikiem. Magda Rogozińska, prawnik, menedżer, społecznik, przez wiele lat rozwiązywała wiele ludzkich, bardzo konkretnych problemów. Paweł Karbowski, rodowity mieszkaniec Piaseczna, społecznik i sportowiec. To ważne, bo sport to niebywale istotna dziedzina życia. Trener utytułowanej sekcji zapaśniczej. Arkadiusz Michalak, pułkownik w stanie spoczynku. 30 lat w jednostkach desantowo-szturmowych. Także dowódca jednostek na terenie garnizonu warszawskiego, wspaniały społecznik, Tobiasz Piszcz, najmłodszy z naszego grona, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista edukacji przedszkolnej, zaangażowany m.in. w obronę likwidacji domu samotnej matki na warszawskiej Pradze Północ. Arkadiusz Grabowski, ekonomista, społecznik, ekoambasador Stowarzyszenia Polska 2050 powiatu wołomińskiego, inicjator licznych akcji proekologicznych, społecznych, takich jak Podziel się dobrocią. Ania Szczęśnia. To dzięki Ani ufundowano wyposażenie dla izolatki na oddziale psychiatrii dziecięcej szpitala w Konstancinie. Razem z Anią w tę akcję byli zaangażowani także inni nasi kandydaci, Arek Michalak i Paweł Karbowski. Wielu, wielu innych, których tutaj nie ma. Nie ma z nami, ale kandydują dzisiaj, mają ważne obowiązki zawodowe i dlatego nie mogli na tej konferencji z nami być. Bogdan Kiełbasiński, radny z Legionowa, człowiek, który walczy o dobre życie mieszkańców Legionowa, walczył z projektem
budowy składowiska odpadów w Legionowie. Człowiek od wielu, wielu lat zaangażowany w projekty społeczne Legionowa, szef stowarzyszenia Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Maja Winiarska-Czajkowska z powiatu grodzickiego, wieloletni sołtys, osoba zaangażowana w wiele akcji społecznych. Wojciech Moszczyński z powiatu pruszkowskiego, również nasz społecznik od lat pomagający ludziom. I doktor nauk medycznych Piotr Marczyński z Grodziska Mazowieckiego. To jest ekipa, która ma wrażliwe serce. To jest ekipa, która odpowiada na to, o czym tutaj dzisiaj mówił Szymon Hołownia. Bo Polskę można zmieniać, ale tylko z otwartym sercem i tylko idąc po to do władzy, aby pomagać ludziom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli są pytania do Szymona Hołowni, innych uczestników naszej konferencji, to bardzo proszę. Ja chciałam dopytać, czy jest Pan ocenia ten fakt, że prokuratura chce uchylenia immunitetu dla senatora Brejzy, a także też to, że mają się pojawić nowe zarzuty dla Romana Giertycha w czasie kampanii, to wszystko i w momencie, kiedy działa nadal funkcjonariusz prokuratora. To wszystko pokazuje jeszcze raz, jak bardzo potrzebujemy dzisiaj w Polsce niezależnej prokuratury. Prokuratury, która będzie zajmowała się rzeczywiście tym, czy w Polsce przestrzegane jest prawo, a nie tępieniem, dręczeniem przeciwników politycznych. Prokuratura pod rządami Zbigniewa Ziobry stała się karykaturą prokuratury. I nie mówię tu o tych prokuraturach, którzy wciąż walczą o swoją niezależność, mimo tego, że próbuje ich się stłamsić polityczną czapką, ale o tych wszystkich, którzy przekroczyli granice służalczości wobec swojego politycznego szefa. Prokuratura musi zostać oczyszczona z tych, którzy mają mentalność służalczą, już trzeba to powiedzieć wprost, wobec swojego politycznego pana. Trzeba rozdzielić na powrót urzędy prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Trzeba doprowadzić do tego, że nigdy więcej takich rzeczy, jakie dzisiaj widzimy w kampanii wyborczej, nie będziemy oglądać. Prokuratura nie może świadczyć usług politycznych na rzecz tej czy innej partii politycznej. Bo to się zamienia w karykaturę państwa, w prywatyzację państwa i jego instytucji przez jedną z partii politycznych, jedną z sił politycznych i wpływa na uczciwość przeprowadzonych wyborów. Dlatego, że jeżeli ktoś do wyborów idzie na dopingu, wspierając się wątpliwymi prawnie działaniami struktur państwa, wykorzystuje do tego celu instytucje państwa, to znaczy, że chce, żeby te wybory nie były uczciwe, nie były równe, nie były tajne i bezpośrednie, to temat referendum tutaj nam też wchodzi. My sobie z nimi poradzimy, my ich wyprzedzimy i przeskoczymy, natomiast smutne jest to, że my musimy w ostatnich tygodniach rządu tego reżimu przyglądać się takiemu psieniu państwowych instytucji, z jakim teraz mamy do czynienia. To jest po prostu obrzydliwe, to się musi skończyć. Prokurator musi się dzisiaj każdemu z nas kojarzyć z bezstronną osobą, która występuje, jak sama nazwa tego stanowiska wskazuje, w interesie społecznym, a nie Jarosława Kaczyńskiego, ani Zbigniewa Ziobry, bo oni nie są polskim społeczeństwem, są jednymi z obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którym się coś pomyliło, peron im odjechał i doszli do wniosku, że są dyktatorami Rzeczypospolitej. Bardzo dziękujemy za udział dziękujemy w konferencji. Bardzo. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, to musimy teraz te... Zdjęcie chyba musimy sobie zrobić razem. Zróbcie sobie zdjęcie. Jesteś chyba piątym pułkownikiem.